2023 zapisze się w roku jakichś innowacyjnych premier? Może nie, ale bardziej zapisze się z innego powodu. Mianowicie, że w tym roku było mnóstwo powrotów. I fakt, powroty po latach dość długo. Jakby na to nie patrzeć, budzą zawsze wątpliwości. No ale w paru przypadkach na przykład się udało, mimo tego, że musieliśmy na to Słono czekać. A ja przesłuchałam nowego Seconds to Mars, który wrócił po pięciu latach przerwy. I... It's the biggest piece of dog shit that I have ever heard. Everyone's laughing by the way, but it's true because everybody's heard it too. Everyone heard it, right? They look at all everyone's like, yeah, big piece of dog shit. Ja nie żartuję, słuchałam najnowszego 30 Seconds to Mars, abyście WY nie musieli. Dokładnie tak. Posłuchać najnowszego albumu, aby w ogóle byście nie musieli tego robić. Po prostu szczyciłem Wasz trudzik. Ale wracając. 30 Seconds to Mars w latach świetności, a konkretnie wczesnych latach dwutysięcznych, był kiedyś zespołem legendą. Robili naprawdę dobrą muzykę i to dość dojrzało. Dlaczego do tej dojrzałości jeszcze wrócimy, bo no, tutaj się pojawia ten wątek, że w tej nowej płycie niby ona jest dojrzała, a wszyscy wiemy, że tutaj jest zacofanie intelektualne. <grym> Ale no, w latach 2000 no, to był bardzo uznany zespół, i chyba było to jeszcze czasy, kiedy to ego Jared Leto nie było absurdalnie duże, no bo później, gdzieś tak w okolicach 2009 Roku chyba można było już zauważyć powolutku, chyba zmieniającego się leto, który ma wyżej dupę niż mózg. <noise> Więc no, ego tu jego za bardzo się tu poniosło i chyba już wtedy już wykazywał takie typowo egocentryczne zachowania. I to do tego stopnia, że w ówczesny basista chyba no, odszedł dość błyskawicznie. Yy, I w 2013, czyli no tak 10 lat temu, powstał Last and Dreams, który no jeszcze by uszedł na sucho. No okej, okay, arcydzieło ta płyta nie była, ale ma chyba pewnie swoją niszę, zresztą ja tą płytę pamiętam, nawet słuchałam, ale no nie oszukujmy się, też przez jakiś długi, długi czas nie wracałam do niej, niej i chyba nawet nie wiem, czy mi się chce jej odświeżać. No i to ta jeszcze, ta płyta jeszcze hm, uszła na sucho. Zaś już Ameryka, czyli ostatnia ich płyta, już tak na sucho im nie uszła. Tak, Ameryka wydana w 2018 roku okazała się po prostu y, klapą i to dwa razy. I to z dwóch powodów. Pierwsza klapa oczywiście recenzencka, bo recenzenci jak i zwykli słuchacze suchej nitki po prostu na tej płycie nie pozostawili, masakrując więc Amerykę już na pakie. No, i wtedy był. A jeszcze po wydaniu tej Ameryki, no, Tom, czyli gitarzysta 30 Seconds to Mars, postanowił opuścić ten tonący okręt. Dobra decyzja. I druga klapa sprzedażowa. Co, a mimo, że w Polsce, co ciekawe, zajęło to czwarte miejsce w Oisie, chociaż pewnie długo chyba nie zagrzał topek, bo pamiętajcie, jedną rzeczą jest trafić na to miejsce, a drugie jest y, utrzymać się w tych topkach, y, to <grym> płyta no się nie sprzedała. Uzyskała jeden certyfikat i wiecie co jest największą ironią nią, no? pochodzenie tego certyfikatu. Tak, płyta, która nazywa się Ameryka, uzyskała złoty status w Rosji. <grym> Tak nie przesłyszeliście się w Rosji. Na dodatek, po tym jak też ta klapa finansowa Ameryki też była odczuwalna przede wszystkim dlatego, że Ameryka bardzo szybko lądowała na półkę z przecenami koło debiutu Roksany Węgiel, co też niedobrze, co też dobrze świadczy. Tak błyskawicznie, a niedawno nawet była w Biedronce. What?! Tak, ten moment, kiedy nowsze wydawnictwa trafiają dość błyskawicznie do Biedronki jest oznaką tego, że no coś tutaj poszło nie tak. Choć powiem szczerze, że przy najnowszej płycie raczej tym razem ta sprzedaż może być jeszcze gorsza, biorąc pod uwagę, że Rosja została osankcjonowana. A Universal nie wydaje chyba tam płyt, bo chyba oni są z Uniwersala. A skąd ja to wiem? A to dlatego, że za każdym razem jak coś tam odrębie Universal y, czy Warner Bros. robię, no to dostaje ograniczenia na Rosję i Białoruś, czyli no kraje właśnie objętymi sankcjami, więc stąd to wiem, więc chyba raczej Universal, chyba mamy pewność, że chyba raczej tam płyt już nie daje, więc no tym razem uzyskanie nawet złotego certyfikatu będzie drugą przez mękę. I pewnie się spodziewał jeszcze Baciszczorów od fanów 30 Seconds to Mars, bo tutaj w Polsce to ogólnie nie, Jared Leto bardzo dobrze zakorzenił się u nas i na dodatek tam fanbase jest bardzo silny, więc można się spodziewać drinking game, ale bez przedłużania track by track. Pierwszy single, który się nazywa "Tak", o tak, Gengar, o tak, utwór, który był pierwszym promo singlem, i który już wtedy zapowiadał się no po prostu źle, czuć był już, Jared Leto przestaje się kryć absolutnie z tym, że 30 Seconds to Mars, w sumie, chociaż lepsze określenie to bracia Leto, bo tylko oni tu zostali na pokładzie. Stałem się absolutnie kryć, że to ma być jakieś chorokowe czy tak dalej. Tylko po prostu to jest tak jak typowa komercyjna papka do radyjeczek. I to niestety bardzo czuć. I tak yy, ten otwór ma, yy, jest strasznym lipofem Ghost Town od Adama Lamberta. Ach, tylko że jest jeden taki drobny szczegół, który to psuje. A psuje to słynne: ram, BAM BAM ram. Mamara dam bam! Po co? Pytanie? Po co to kurwa? Po co? Po co? No, lubimy się i przybimy, prawda, genga? Ale też tak serio. Ja się pytam, po jaką cholerę? Re, jakieś danda, la 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 la, bam bam banda, du du dusy. skoro ta. To samo mm, instrumental jest rytmiczny, i na się pytam, po jaką kurwa cholerę jest? Ty mm, ja kiedy po jaką cholerę, tym bardziej, że w sumie i tak byś to nucił. Więc po chuj żareci, leto ty to robisz, to bardziej wkurwia, irytuje, i staje się bardzo memiczne, co całość oczywiście. Trafia szlak! How do you do, fellow kids? Hmm, life is beautiful. Oczywiście trochę to no, wyciągnięte prosto z tytułu, Aha, który jest długi. No, zapomniałam wspomnieć nazwy tej płyty, ale nazywa się This. The End of the World, but Life is Beautiful. Więc jest to taki trochę no, tytuł wyciągnięty z członu właśnie tego albumu, który ma dość długą nazwę. To muszę przyznać. Ale po kolei. Eee, wiecie, jak to jest z tymi wszystkimi zespołami, które okres świetności miały już w latach 2000? Wiecie, takie zespoły. Może po prostu wymienimy je w takim grobowym nastroju? No cóż, to są tylko te niektóre, bo domyślam się, że jest więcej takich zespołów. Y które kiedyś były fajne, ale z jakiegoś powodu próbują, z czego co ja tak zauważyłam, nieudolnie udawać Imagine Dragons. Tak, tak, tak. Imagine Dragons wymaga tutaj rozprawaczki. No bo faktycznie to też jest zespół, który też na początku grał no nawet fajnie, a potem gdzieś tak o okolicach Evolva no ten zespół się tak stoczył. Nie tyle co się stoczył, co przeszedł dosłownie na komercjalizm. Choć mimo to, choć i Wolf, no bo tak jak sobie wcześniej nie ja wspomniałem o tym, że Ameryka miała na takim samym poziomie em, rating na metakrytyku jak Evolve, tylko że Wolf się ogólnie rozchodził jak ciepłe bułeczki, a reszta ludzi miała to w dupie, Zaś Amerykę prawie nikt nie kupował, więc no to jest ta jednak ta drobna różnica. Ale tak, tak, tak. Imagine Dragons nowe wróciło trochę ten stolik. Nie wiem, no stolik muzyczny po prostu w Imagine Dragons zrobił sobie jelanego backflipa i zmieniło trochę takie taki change na właśnie jak się patrzy na komercyjnego rocka. Nie bez powodu też Craig Taylor, czyli właśnie frontman Slipnota, nawet uznał właśnie Imagine Dragons jako następcy Nicka Beck. Ciężko się z tą tezą nie zgodzić z tego powodu, że. No to właśnie jest ta nowa definicja mainstreamowego rocka. Tak jak kiedyś Nickelback w latach 2000 był no właśnie sztampą całego boot rocka, innego mainstreamu rokowego, który leciał w radiach, tak właśnie Imagine Dragons stało się budulcem do dzisiejszego, współczesnego, radiowego rocka. No i tam dużo zespołów postanowiło pójść ślady. No, i niestety, większość naprawdę źle to znosiła. Ładna prawda. I niestety też poupadała ich jakość. Gdzie kiedyś te zespoły, niektóre z nich nawet, prezentowały całkiem przyzwoity poziom to część z nich no niestety spadła z rowerka dosłownie, bo wyjebała się o kant stołu, którego mieli chyba wywrócić. Ale wracając do Life is Beautiful, no właśnie ta struktura Imagine Drunks gąsowa jest mega wyczuwalna i widać, że Jared Leto wraz ze swoim braciszkiem bardzo próbowali skopiować właśnie tą Formułę. I zresztą mam wrażenie, że Life is Beautiful jest też odczuwalnie taki widać, że pod reklamę jakiegoś samochodu luksusowego albo perfumów, nie wiem, to wygląda tak, jakby robili jakiś spot reklamowy na tekstowo, jak wygląda. No niestety nikt tego nie przetłumaczył. Pomimo wielkiego fanbase'u to chyba mało kto to tłumaczył. Ale mamy takie cuda jak. Now the hollow ghost, that the tablet's toast at the very most. Powiem tak, że. Mm, to wygląda źle, muszę przyznać. Tekstowo? Wspomniałam wcześniej, że tam o tej o której Jared Leto obiecywał, że o, ta płyta jest zadojrzała i tak dalej. No, no jak czytam że takie rzeczy, now the Holy Ghost. Dead Blood's Toes and the very most time to rise up! Kings and queens! Jakby to miało być nawiązanie do innego Kings of Queens. The Dreams of Dreams, Warriors the Scream! Krzyczą, że wojownicy krzyczą Czas powstać znów! No, powiem tak, że tekstowa jest taka bieda, i powiem tak, że tutaj widać, że to pisarstwo jest na dużo biedniejszym poziomie niż na przykład y, no moje nostalgiczne A Beautiful Life, które został wydany w 2005. Tu jest gorsza pisarstwo niż kiedy oni byli młodzi. Gengar, do jakiej reklamy można zaliczyć season? Czy to jest jakaś reklama do biura turystycznego? E, wiem, że ja się żartuję z tego, że e, pierwsze utwory wyglądają jak żywcem z jakichś reklam. Nie wiem, czy będą emitowane na e, Super Bowlu. jakaś reklama, z, z, z która wykorzystuje utwory 30 Seconds to Mars, <laughs> ale błagam. No to, to już czuć tutaj. Że. No wiecie, no tak jak sobie wcześniej. Jared, leto w jakimś wywiadzie mówił, że to jest dojrzale. Ale mam wrażenie, że właśnie te albumy takie jak A Beautiful Life, Save Title, którego nie kojarzę i nie słuchałam, ale wiem, że niektórzy mają ciepłe wspomnienia, a o Beautiful Life kojarzę nawet This is War. To były twory dużo bardziej dojrzalsze, a tutaj mam wrażenie, że tutaj. No to robili to tylko po to, aby, wiecie, w jakiejś reklamie to się znalazło, albo jeszcze lepiej, żeby ogólnie w radiu to leciało. Get Up Kid, czyli kolejny utwór, w którym dla odbiany, no, pokazany jest kolejny problem, a mianowicie to, że Ktoś w postprodukcji, w płycie, która najprawdopodobniej kosztowała niemałe pieniądze, nie pomyślał, żeby. No, troszkę poprawić wokal Leto, bo momentami słychać jak on fałszuje. I tak, bo zaraz się tu roześlał, że. Ale autorzy listy No nie, nie niszczy. Dobrze użyty powoduje, że. No właśnie, likwidowane są fałsze, żeby no właśnie po to. Żeby potem nie było zgrzytów, tak jak tutaj. I tak, i to nie jest jakieś wymyślność, bo z czego co wiem, jednym z wywiadów Jared Leto przyznał, że jego kondycja wokalna nie jest w najlepszej formie. Więc jeżeli was zdziwiło to, że Jan i Krzysztof Zalewski na Orange Warsaw śpiewało razem z nim, to chyba nie dlatego, że o, no, wezwał ich Jared Leto po to, aby. Wiecie, dobrze się bawili, nie musieli go wyręczyć. Podobnie zresztą jak Brian Slager z Naked Lose, więc Chociaż przynajmniej ten Brian przynajmniej dodał swoje 5 groszy do Killing You, ale tutaj to widać, że mam wrażenie, że Jared to wykorzystuje tych artystów chyba tylko dlatego, że. Ech, no jaka głośnik się tutaj pogorszył. I to niestety widać i nie ma się co dziwić że jest naprawdę źle. No, oczywiście otwór, no nie muszę wspominać, typowa, komercyjna papka, tym razem nie umiem skarygatować, czy to faktycznie jest do reklamy, czy może, nie wiem, pod storiesy do Instagrama. Ale to chyba niektórzy z was muszą zapytają się, skąd się wzięło 30 Seconds to Mars na Orange Wars of Czy Przecież nie mieli w planach nas odwiedzić. Me. A to dlatego, że sam Smith zachorował i organizatorzy tego festiwalu musieli znaleźć zastępstwo i 30 Seconds to Mars przyszło do Polski. So strange, what we call it these days. No oczywiście wiadomo, jak mm, poprzednicy znowu mamy tu do czynienia z komercjalizmem, więc trzeba przejść do też takich mocno komercyjnych rzeczy, jakim jest Guinness. Tak to jest komercyjne, to nie jest żaden craft, tylko typowe piwko komercyjne. I tak, yy, tak, tak, tak. Yy, tutaj nie do tuna jest użyty, ale znowu czuć tutaj utratę formy Jareta Leto, więc tutaj też widać tu takie momentami nieco lekkie fałsz. Love This there, to oczywiście ballada. I tak to jest kolejna chyba zapewne nutka tylko po to, żeby albo se poszła do reklamy. My jakiegoś A ja wiem czego? Albo właśnie pod radia. No bo tutaj widać, że ten konstrukt jest tu mocno radiowy. No ale ja nie mam nic przeciwko radiowym utworom, tylko one muszą być dobre, a część z nich no są to raczej, albo takie se, albo no są totalnym głównym. Ten utwór akurat nie jest taki zły, ale czuć to też, że no jest to takie, no już robione na siłę i gdzieś to umyka. <śm> World on Fire niby miał być nieco taki bardziej pompatyczny, no bo mówimy o świecie w ogniu, ale jednak taki nie jest i finalnie dostaliśmy zaś taką bezpieczną pioseneczkę w sumie. Taką, no znowu w tych typowych, tak jak sobie wcześniej <laughs> śnieje um, klimat. Swoją drogą, napiszcie w komentarzach, do jakiej reklamy nadaje się World on Fire. <laughs> Seven on one, czyli tam jak to woli 7 do jednego, czy po polsku. O Jezus my. I tak, tam jest dużo ambientowych rzeczy, rzecz jasna. No i tak, nie ma refrenu. Dobra, przepraszam, nie tyle co nie ma refrenu, co niby refren istnieje, ale tak naprawdę jest w postaci. O, 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 o. <grym> No na tym się kończy refren tak naprawdę, więc więc to, że nie istnieje to tak za dużo to powiedziane, po prostu są tu zapychacze typu o, o, o. a momentami też przy słowie changes, które wypowiadałem, to słychać tu straszny fałsz, którego ktoś w postprodukcji nie korektował absolutnie. Tak, w ogóle ta płyta, jak na, przypominam, wysoko zapewne, najprawdopodobniej wysoko budżetowy protwór, jest naprawdę kiepsko wyprodukowana. Tak, tak, to nie jest tak, że wszystkie płyty <grym> z dużym budżetem, jeszcze od znanych ludzi, mają w sobie w sumie <grym> nie, zawsze tą dobrą produkcję bo na przykład po The End of the World, but It's a Beautiful Full Day tego kupa nie widać, żeby to było wysoka produkcja, bo to wszystko jest tu tak naprawdę tragicznie. To wygląda tak, jakby to była robiona w Produkcja w piwnicy prędzej niż jeżeli w poważnym, profesjonalnym studiu, więc tak jak wspomniałem wcześniej, jak na profesjonalne warunki, płyta jest tu wyprodukowana mega tragicznie. You. Never, not you. never love not you. Dobrze czytam? Never not. Love you, tak, zgadza się. No to jest taka baladaczka. troszeczkę wracamy troszkę do starych czasów, ale troszeczkę nie za dużo, bo wciąż tutaj, no, znowu taka, nie wiem, pod komercję reklamową w sumie, nie wiem, chcę tutaj zrobić jakiś romans. Nie wiem w sumie, ale przynajmniej głos to nie jest fałszujący. Midnight Prayer dla odmiany nie jest pod reklamy. Jest pod jakiś przekaz propogowy albo innej sekty, zrobię tak, Więc już sam tytuł Midnight Prayer. Tak, wszyscy wiemy, że Jared Leto ma jakąś kryptosektę i tak troszkę, wiecie, no widać to na przykład po tym, że ma swój kampus. Ogólnie on ma wyspę, która nazywa się Wyspa Marsjańska. I właśnie tej Wyspie Marsjańskiej tutaj uprawiają jakiś kult. No po prostu Leto uwielbia być kultowany. No i chyba w Bitnight Trail był odczony. Fakt. Nie do końca jestem zidentyfikować, czy to jest faktycznie głos Leto, ale chyba jest to głos Leto, więc nie oszukujmy się. No kto? A w tym zespole został? Jared i jeszcze jego brat Sharon. Kontrol oczywiście, do low. Love these days mamy Lost these days, właśnie, czyli tutaj taka a, ironia troszeczkę. No, jeśli chodzi o ten utwór, jest lekką baladką, choć pod koniec on robi się nieco bardziej popowy. Zresztą tam widać, że były tu użyte efekty na głosy, żeby, wiecie, było, no tak jak z muzyczki klubowej. Ej, może Lost These Days targetowany jest do klubów? utworem jest Avalanche i co ciekawe czuć tutaj już trochę tego starego Francisca Kaczlasa nie mam na myśli safe Title i Beautiful Lie tylko coś na kształt This Is War czy Last Five Dreams czyli jeszcze coś tam czuć jeszcze z tych mniej sących albumów rzecz jasna no tak jak było, This Is War jak i Last Five Dreams aż tak nie były skopane tak jak właśnie późniejszy następca tych płyt czyli America no, i co ciekawe, no jest taka no, najmniejszych, chyba wszystkich, mega komercyjna. Gitar trochę jest, no jakieś tam brzden kolom, ale nie ma ich po prostu za dużo. I w sumie można by podsumować. Bać, y, płytę, która ma ten długi tytuł, czyli. Ach, chwilunia pozwolę, że przeczytam z telefonu. This is. The end of the world, but it's a beautiful day. Tak, musiałem to z przeczytać, bo to jest długa nazwa, tak jak mówię, ciężko zapamiętać. No, pokazuje trochę, że. Hmm, no wciąż jest tu ten poziom Ameryki, albo momentami nawet niższej niż Ameryka jest. I muszę przyznać, że no, też momentami mam wrażenie, że ta płyta... Ach, mogłaby raczej posłużyć do, właśnie do komercji, wiecie. No bo normalnie pików ze, ze streamingu raczej nie użyjesz w reklamach. Nime można ściągnąć, ale co jeżeli trafisz na ziemniaka na przykład? Więc hmm, trzeba będzie kupić płytę. A niestety płyta Fertinów jest w dwóch wariantach, z czego wersja Deluxe, tej płyty, no bo znowu Fruity Secrets to masz podobnie jak w przypadku Ameryka robi chyba konkurs kto wypuści jak najwięcej wariantów tylko po to, aby hunterzy płyt wariantowych by mogli kupować je w nieskończoność i <grym> je szukać na dodatek. To jest jeszcze ta jedna wersja na tej płycie, ale bądźmy sobie szczerzy ta wersja Deluxe, która wyszła w tym samym co standardowa, nie wnosi absolutnie... Pa nic. Nie jest to tak jak w przypadku omawianego trochę przeze mnie w jednym z odcinków, właśnie Forgona Inflamesa, bo tam faktycznie była wersja też dodatkowa wersja Inflamesa, którą sobie kupiłam, tylko że ta zawierała dodatkowy utwór, który coś wnosił, a ta w Fertilów nie wnosi ta nic, bo tam mamy alternatywne wersje z taka jeszcze innego utworu, więc yy, nie warto. Yy, i nie dziwię się też, czemu też ta wersja Deluxe jest o ironio tańsza no, niż ta zwykła, jak sprawdzałem w epiku, bo mnie tak zaironizował, czemu to jest tańsze od tamtego. I okazuje się, że po prostu tam jest kontent, który po prostu nic kur... nie wnosi si i nie ma po co kupować. A więc no w sumie możecie sobie kupić tą płytę, ale pamiętajcie, że na tak kosztuje 75 zł i wtedy możecie robić własne autorskie reklamy. Zresztą to pewnie płyta idealna, żeby sobie poszkolić sobie skille do reklam jakichś produktów. Albo tak jak w przypadku staka. Właśnie do pokazów mody. I tak, też niestety, też problemem dużym w 30 Secrets to Mars największym jest to, że ciężko jest nie wspomnieć o 30 Secrets to Mars, nie wspominając właśnie o frontmanie zespołu, e, muzie, e, aktorze i muzyku w jednym, Jarecie Leto, który akurat no niestety ma już dużo za uszami, ale nie będę rozwijać co tam kurwa z tym człowiekiem jest nie tak, Bora indel, Postanowił się nieco przyjrzeć tej osobistości i podeszle linka do tego streamu, więc się możecie przyjrzeć. No ale w dużym skrócie ma na przykład zarzuty o napaści seksualne. No i to, co spodem wcześniej, ta marsjańska wyspa i ten Motyw sekty, Jakby na to nie patrzeć, więc tak jak mówię, nie da się nie gadać o Fighty Secret to Mars, nie wspominając o samym. Dżarecie leto. Na no, ode mnie jest to 1 na 10 i można by powiedzieć, że z leto i tak jest coraz gorzej, zwłaszcza po śmierci Chestera Bellingtona. Swoją drogą, e, ja się zaraz tu dogram, bo akurat mamy co za tydzień robić, a za tydzień, no to na płytę, na którą czekałam no bardzo długo, bo aż 3 tygodnie w epiku, ale było warto i już słuchałam tego wcześniej i jest warto. Jest to znowu taki mój opus magnum wśród nowych metalowych zespołów. Mowa tu oczywiście od Above, od Code Orange, który miał premierę we wrześniu. Ja to może z powodu nowego, nowego miesiąca musiałam odłożyć album zarówno First Seconds to Mars, jak i Code Orange i ostatnią płytę Above, która jest naprawdę kozacka i właśnie ją będziemy tutaj przeglądać za tydzień. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.